Jesteśmy w miejscu zwanym Sawanna Niewolników. Jest to dzisiaj takie miejsce historyczne, trochę muzeum pokazujące, jak w XVII, XVIII, XIX wieku żyli tutaj ludzie, większość mieszkańców Martyniki, czyli po prostu niewolnicy. Jak pamiętamy, Martynika została odkryta w 1502 roku przez Kolumba, ale nie zasiedlona. Dopiero w 1635 roku pokazał się tu statek francuski, niejaki kawaler Esnambuc. Zasiedlił północną część Martyniki. Przybyli pierwsi kolonizatorzy. Każdy z nich otrzymywał kawałek ziemi. Zgodnie z przepisami musiał być co najmniej 50 metrów od króla, czyli inaczej od plaży. Jego działka mogła się zaczynać 50 metrów od plaży. Pierwsi kolonizatorzy, oprócz tego, że musieli walczyć z gorącem, musieli walczyć z huraganami, musieli także walczyć z mieszkańcami tych ziem, Indianami z plemienia Karaibów. Jak pamiętamy, Karaibowie przybyli tutaj 600 lat wcześniej, około roku 1000-1100. Wytępili mieszkających tutaj Arawaków. No a teraz naprzeciwko Karaibom stanęli biali ludzie, Francuzi. Wynik tej wojny każdy może przewidzieć. Karaibowie nie mieli żadnych szans. W 1638 roku kardynał Richelieu, słynny skądinąd z powieści Aleksandra Dima Trzej Muszkieterowie, namówił wielu Bretończyków i Normandczyków, czyli mieszkańców północno-zachodniej Francji, do przyjazdu tutaj, obiecując im Złote Góry. Spora część się na to nabrała, ale kiedy przyjechali tutaj, okazało się, że muszą odpracować 3 lata za koszty podróży, żeby móc dalej swobodnie jako wolni ludzie egzystować. I każdy z tych Francuzów, każdy z Brytończyków i Normandczyków przez 3 lata był niewolnikiem na pierwszych plantacjach, które tutaj powstawały. Karaibowie dzielnie walczyli przeciwko białym, przeciwko kolonizatorom. Tutaj mamy rodzinkę takich Karaibów, mężczyźni mówiący w języku karaibskim i żony mówiące w języku Arawak, ale jakoś się dogadywali, a tu niestety stanęli im na drodze biali. Karaibowie na Martynice nie przetrwali. Niewielkie grupki Karaibów mieszkają na sąsiedniej wyspie Dominika. Troszeczkę Karaibów mieszka na Świętej Łucji, ale to już są tylko niedobitki tego wielkiego plemienia, które zamieszkiwało Martynikę, kiedy przybyli tutaj biali. Kiedy w 1638 roku pierwszym Bretończykom i Normandczykom kończył się ten 3-letni okres pracy, mogli również zagarnąć dla siebie swoje działki i tutaj od tego momentu zaczyna się tak zwany czarny okres niewolnictwa. Pierwsi niewolnicy osiedlali się właśnie w tych okolicach, gdzie jesteśmy, zaczynali pracować na plantacjach, plantacjach bawełny, plantacjach trzciny cukrowej, kawy, kakao. Mieszkali w domkach, jakie tutaj widzimy, ale niestety nie za długo. Przeciętny średni wiek życia niewolnika tutaj na Martynice wynosił od 25 do 35 lat. Ta wyniszczająca praca, ten upał powodował przedwczesną śmierć wszystkich tych ludzi. W 1685 roku opracowano we Francji tak zwany czarny kodeks, czyli inaczej rzecz biorąc zbiór reguł, według których powinni żyć, powinni pracować, powinni się rozmnażać niewolnicy. Traktowano ich gorzej jak zwierzęta i tak na przykład za pierwszą próbę ucieczki karą było obcięcie uszu, za drugą próbę ucieczki karą było ucięcie nogi na wysokości kolana, za trzecią próbę ucieczki karą była śmierć. Niewolnicy mimo to uciekali, no ale dokąd mogli uciec? Jak sobie wyobrazimy, że Martynika to wyspa wielkości przeciętnego polskiego powiatu. Jak już wiemy, dopiero w 1848 roku zniesiono niewolnictwo na Martynice, co wcale nie oznaczało lepszego życia dla byłych niewolników. Nie mieli ziemi, nie mieli pracy, jeść przecież musieli. No ale minęły kolejne dziesiątki lat, setki nawet można powiedzieć, i dziś potomkowie niewolników z wyspy Martynika jeżdżą pięknymi samochodami, mają piękne domy,
dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej, dzięki dofinansowaniu Francji, żyje im się wygodnie, w wiecznym cieple, w pięknych okolicznościach przyrody, jak widzimy, tylko pozazdrościć.